Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, ja wróciłem z wakacji, wspaniałe były, wsiadam w samochód, jadę po zakupy, a tutaj witamy rzeczywistość, witamy Puszczykowo, tak jest. Słuchajcie, dzisiaj będzie niecodziennie, będzie taka pogawędka, będzie film, na który dostałem milion pytań, żebym się na ten temat wypowiedział. Jest to moja współpraca, będzie dotyczył mojej współpracy z kamerzystą, z Kamusiem, czy też Łukaszem. I myślę, że czas się z tym zmierzyć, dlatego że dostaję coraz więcej tych pytań. Ja powiem szczerze, ale to po czołówce powiem szczerze. Nie wypuszczę ciebie z rąk, będziemy latać całą noc, zabiorę ciebie na wakacje. Ja powiem szczerze, że chciałem czekać za tym filmem wyjaśniającym jakiekolwiek moją współpracę z Łukaszem, znaczy no nie jakąkolwiek, bo całkiem dużą. I dlatego tak z tym filmem zwlekałem, może od tego w ogóle zacznę, dlaczego z tym filmem tak zwlekałem. Więc dlatego tak z tym filmem zwlekałem, ponieważ nie chciałem tego filmu nagrywać, dopóki Łukasz, no, nie wyjdzie z aresztu. No ale jest tam coraz dłużej, kolejna przedłużona jakaś tam sankcja, podobno o kolejne 2 miesiące, to nie wiadomo kiedy się skończy. Ja nie mam żadnego kontaktu absolutnie z nikim z Łukasza najbliższych ludzi. Przynajmniej nie mam informacji. O, może takiego kontaktu nie mam. A więc nie wiem, jak to wygląda. Nie umiem wam powiedzieć, czy to, co się dzieje, dotyczy tylko i wyłącznie tego, o czym wiemy, czy może dotyczy już innych rzeczy i dlatego to tak długo trwa. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie trudno mi czekać, aż Łukasz wyjdzie z aresztu, bo może się okazać, że nie wiem, że będzie kolejna sankcja, a ja tego filmu nigdy nie nagram, a on jest mi bardzo potrzebny. On jest mi bardzo potrzebny tylko i wyłącznie, nie żeby się oczyszczać z jakichkolwiek, no można powiedzieć, nie wiem, czy zarzutów, bo kurczę, bo nikt mi żadnych zarzutów na YouTubie nie postawił. Tak naprawdę wszystko się zaczęło od momentu, kiedy Mandzio i Zebo chyba, nie wiem w której kolejności to była, więc nie chcę tego kłamać, ale gdzieś tam wyciągnęli, że czemu ty, Remo, mając tak dużą firmę, mając tak duże możliwości, mając de facto no tak dochodową również firmę, prawda? Czemu jeszcze pomagam takiej osobie jak kamerzysta? No i wtedy się faktycznie zaczęło mnóstwo komentarzy na moim kanale YouTube, masę Instagramów, Instastory, DM-ów obrażających mnie i pal licho. Nie chcę teraz, bo to nie chodzi teraz o to, żebym mówił jak po takich słowach osób zajmujących się contentem commentary, tak, dobrze nawet zaakcentowałem, czyli komentujących wszystko, co się dzieje na YouTubie, będąc niejako takim sędzią, prawda, taką sprawiedliwością, gdzie mnie po prostu zlinczowali i nie chodzi mi teraz o to, żeby płakać, nie, absolutnie, bo stało się i tyle. Ja tylko chciałbym parę rzeczy teraz wytłumaczyć, jak ta współpraca przebiegała, kim tak naprawdę byłem dla Łukasza, tak, bo nawet potem oczywiście już to się tak mocno rozlało, że nazywali mnie jego menadżerem i tak dalej, i tak dalej. Nigdy w życiu nie byłem menadżerem Łukasza, nigdy nie prowadziłem jego kariery i to już od razu na samym początku bym chciał sprostować. O, przyjechał, więc będziemy musieli gdzieś stanąć chyba, bo to jest poważna rozmowa. Nigdy nie byłem jego menadżerem, nigdy nie prowadziłem żadnych jego interesów. Co więcej, nigdy nawet nie pomagałem tworzyć mu kontentu, nie tylko tego śmieciowego, który robili, czyli tego tam, no bo tak to można nazwać, prawda? Może też obraziłem teraz bez sensu, no ale rozumiecie, o co chodzi. Tego, który robił, czyli tego vlogerskiego, nie chcę też tego nazywać. No kurczę, no po prostu te jego filmiki, które były daily. O, chodzi mi o te daily. To tu już w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, co się na tych filmach dzieje i żadnego wpływu na to, ale też nie miałem pojęcia i żadnego wpływu na temat jego muzyki. Łukasz wszystko sobie organizował sam. Łukasz nie był nigdy artystą, kochani, My Music. Dokładnie. I to nigdy nie było powiedziane. Łukasz korzystał z usług dystrybucyjnych mojej firmy. Koniec. Kropka. Plus usług merchandisingowych, ale tylko też dystrybucyjnych, czyli tylko też sprzedawaliśmy. Produkcja, wszystko Łukasz sam płacił za wszystko, co wyprodukował, czyli za wszystkie swoje
rzeczy, za wszystkie swoje płyty, które u nas sprzedawał, nawet opaski, za wszystko było płacone przez Łukasza. Łukasz był tego producentem. Kochani, nie My Music. My Music tylko i aż. No bo ktoś zaraz powie, no jak to tylko? Przecież to jest aż. No okej, ale byliśmy dystrybutorem. Łukasz był nikim innym jak self-made'em. Jego cała kariera była tworzona przez niego i jest nadal, bo przecież ja nie chcę zamykać jego twórczości, bo on może dalej będzie sobie tworzył, tak? I ja tego nie mogę zabrać, nikt z nas tego nie może mu zabronić, absolutnie. Może jedynie sąd zabronić i może dostanie jakieś te shadow bany, nie wiem jak to się nawet nazywa, na YouTube i tak dalej, gdzie, ale ja tego nie wiem. Ja tego nie mogę zabronić, tak samo jak nikt z was. I gdzieś faktycznie, tu trzeba to mocno podkreślić, to był koleś, który sam sobie wszystko robił. Ja mu nie załatwiłem nic. Łukasz co prawda odezwał się tam do mnie raz, żebym mu jakiś featuring załatwił z kimś. Nie załatwiłem nawet takiego featuringu. Nie czułem nawet takiej potrzeby załatwiać takiego featuringu. Ja teraz nie chcę mówić nawet, o jakiego artystę chodziło. Ale po prostu no, odpowiedziałem mu wprost, tak jak odpowiadam każdemu, kto jest u mnie dystrybuowany i każdy artysta to uważam potwierdzi. Słuchaj, nie jestem od załatwiania featuringów. Możesz sam napisać do tego artysty, jak będzie chciał, po prostu z tobą nagra. Koniec, kropka. I tak odpowiadam każdemu artyście, bo myślę, że współprace pomiędzy artystami muszą też być naturalne, a nie po prostu jakieś sztuczne, przez kogoś kreowane. Na pewno takie się dzieją, ale ja nigdy na to nie wpływałem i nigdy nie lubiłem takich rzeczy. Tak samo gości, których zapraszam do śpiewania moich tekstów, moich piosenek, to też zapraszam gości, których znam. Po prostu. I tak kolaboracja powinna wyglądać. No i można powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o to, kim dla Łukasza było My Music. My Music było jego dystrybutorem. Ja może teraz dla osób, które nie kumają, co to jest dystrybutor, to jeszcze rozwinę te słowo. Dystrybutor muzyczny, czy też jakikolwiek inny, czy spożywczy, czy odzieżowy, jakikolwiek, ma za zadanie odebrać towar, czyli w tym wypadku płyty, merch, piosenki w postaci MP3 również są towarem. Odebrać towar od dostawcy naszego, którym był dla nas Łukasz, i rozpowszechnić jego produkty po wszystkich sklepach, z którymi mamy podpisane umowy, czyli Spotify'ami, Tidalami, Empikami, MediaMarktami, czy chociażby, jeżeli chodzi o merch, to tutaj postawiliśmy specjalną platformę, gdzie sprzedawaliśmy na jego domenie, po prostu sprzedawaliśmy jego merch, tak? A więc również dystrybuowaliśmy to przez jego kanał, zajmowaliśmy się sprzedażą tego i według umowy się z nim po prostu rozliczaliśmy, ale to była jego produkcja, tak? Wszystko było nam dostarczone i my to rozprowadzaliśmy. I w ten sposób była podpisana z Łukaszem umowa, jedna chyba ustna, jedna chyba pisemna, no i tak to funkcjonowało. A więc to jest dystrybutor i tak to wyglądało. Nie miałem wspólnego nic z żadnym kontentem, nie tylko tym daily, ale również z tym muzycznym. Łukasz robił wszystko sam. Sam kręcił teledyski, sam wsadzał na YouTube, sam sobie robił premiery tych klipów. Niejednokrotnie nawet nie dając nam piosenki do cyfry, piosenka już była na jego kanale na YouTube, co było amatorskie moim zdaniem, bo tak się nie powinno robić. No ale że był z klimatu YouTube'a Łukasz, no to tak po prostu to wyglądało i co? No i trzeba to uszanować, że w taki sposób robił premiery swoich teledysków czy swoich piosenek, że niejednokrotnie potem dopiero do cyfry trafiało po paru dniach. Piosenka, która była gdzieś wsadzona na YouTube. Może to też był jakiś plan jego marketingowy, a więc trudno mi to ocenić. Ale tak wyglądała nasza współpraca. I teraz chcę powiedzieć najważniejszą rzecz. Bo to jest, myślę, takie dla mnie najtrudniejsze w tym wszystkim. My, jako My Music, podpisaliśmy kontrakt z Łukaszem ponad 2 lata temu przed jego pierwszą płytą, gdzie jeszcze nie robił tego daily swojego. Z tego, co pamiętam. Gdzie oczywiście ten content już nie był wzorowy, bo Łukasz zawsze miał content, powiedzmy, ocierający się o jakieś sprawy takie, no, o to, czy to było fajne, czy nie. Ale do czego zmierzam?
ponad 2 lata temu ten chłopak, przynajmniej w moim odczuciu, no dobra, nie miał aż tak dużego hejtu, a nawet bym zaryzykował, że go nie miał, bo do mnie on nie dotarł. On nie był może nieskazitelnie czystą osobą, bo nikt taką nie jest. Ja przez 20 lat też dużo rzeczy narobiłem, które się za mną ciągną i będą się ciągły. Tak jak chociażby współpraca z Łukaszem. Jestem tego przekonany, że ten film mi nic nie pomoże. Znaczy nic nie pomoże. Pomoże mi może się wygadać, ale nie pomoże, że ludzie zmienią zdanie. I okej. Okay. Ale my z Łukaszem podpisaliśmy umowę nie w momencie tego całego bałaganu, kochani, gdzie on stał się bardzo negatywną osobą na YouTubie i wtedy my mówimy, dobra, to teraz z nim podpisujemy umowę, bo teraz można na tym zarobić gówno. My podpisaliśmy z nim umowę, zanim te wszystkie dramy powstały, tak? Wielki hejt, no bo on, uważam, się zaczął od tego problemu z Fagatą. I to już tak mocno zaczęło jakby, mocno zaczęło iść do przodu. No i wtedy zaczęły się te wszystkie dramy wylewać. Ale my z Łukaszem zaczęliśmy współpracować, kochani, ponad 2 lata temu przed jego pierwszą płytą, kiedy do nas przyszedł. Z tym, że chce ją dystrybuować. Miał już materiał zaczęty. Już tam jakieś rzeczy nam pokazał i my powiedzieliśmy, no okej, no słuchaj, my nie jesteśmy od oceniania muzyki, my jesteśmy dystrybutorem. Zresztą ponad 2,5 tysiąca artystów i podmiotów różnych korzysta z naszej dystrybucji i ja tych osób nie znam nawet, tak? I może się okazać, że ktoś z tych 2,5 tysiąca osób robi bardzo brzydkie rzeczy i ja nawet nie mam o tym zielonego pojęcia, bo ktoś się zalogował u nas przez Mugo, mugo.pl, polecam serdecznie, wgrał swój content, wgrał swoje piosenki, podpisał umowę w sposób elektroniczny, no i dystrybuje ją przez Mugo. I ja nie jestem w stanie wziąć za to odpowiedzialności, co to jest za osoba. No takie mamy czasy, takie świat tworzy narzędzia ogólnie dostępne. Każdy może dystrybuować dzisiaj muzykę jak chce i to nie jest przywilej, tak jak kiedyś był przywilej. Dzisiaj to nie jest przywilej. Dzisiaj, kochani, jest pełno artystów, nie artystów, czyli wykonawców, którzy wykonują piosenki dla nich stworzone. No jak chociażby ekipa, prawda, która wykonała piosenki stworzone przez PRO, czy tam przez Donatana, już nie wiem, i tak dalej. No to są wykonawcy. I takich ludzi, takich klientów Mugo ma, uważam, 70%, tak? Czyli osób, które co prawda coś tam tworzą, ktoś komuś pomaga, zrobią piosenkę. Dzisiaj zrobienie piosenki to jest pstryk. To jest naprawdę 100-200 zł za bit, dobra obsługa programu, mikrofon 200-300 zł. I jak ktoś ma trochę fantazji, umie napisać tekst, a jeszcze ktoś mu inny napisze tekst, cyk, cyk, cyk i ma piosenkę. I o to mi się rozchodzi, że po pierwsze, my z Łukaszem podpisaliśmy umowę przed wszystkimi tymi jego dramami, gdzie może był nielubiany, okej, ale nie było żadnych prawnych, przestępczych niuansów i tak dalej. Chłopak przyjechał, pokazał album, podpisał, wielki sukces, pierwszy na Oli's chyba z 2-3 tygodnie pod rząd, platynowa płyta, wszyscy szczęśliwi, Empik szczęśliwy, bo wspaniale się płyta sprzedawała, my szczęśliwi, każdy szczęśliwy, on szczęśliwy, jego fani, no słuchajcie, jeżeli ktoś sprzedał ponad 30 czy tam 40 tysięcy płyt, CD, kochani, no to słuchajcie, no to musiał być lubianą osobą, nie? Bo nikt nie sprzedaje 40 tysięcy płyt, bo jest nielubiany, no cholera. Z takiego założenia również wychodziłem i myślę, że tak to wyglądało. No i nagle mu się ta cała kariera zaczęła walić i teraz już nieważne, czy z jego winy, czy nie, czy on jest winny, czy nie. Ja tu nie osądzam, nie jestem tym komentarzem i nie jestem przede wszystkim sądem, ale gdzieś faktycznie zaczęło mu się to wszystko rujnować. A ja z nim miałem podpisaną umowę 2 lata temu na okres bezterminowy z możliwością 3-miesięcznego, półrocznego wypowiedzenia. Tak, półrocznego wypowiedzenia. I kochani, teraz powiem najśmieszniejszą rzecz z tego wszystkiego. I ja nie miałem podstaw wypowiedzieć tej umowy. I ja nadal nie mam podstaw wypowiedzieć tej umowy. Oczywiście, Łukasza już nie ma płyty w Empiku, bo Empik zwrócił. I słusznie, i bardzo dobrze zrobili. Nie chcą handlować towarem kogoś takiego, kto ma przynajmniej takie zarzuty, nie? Bo on jeszcze nie jest skazany. No i okej, trzeba to uszanować. Sklep jego merchowy jest zamknięty, bo towar się skończył. Proste, tak? Jakby był ten towar, ja bym musiał dalej go sprzedawać, bo taką miałem umowę. Oczywiście, za chwilę ktoś powie, no dobra, byś mógł nie sprzedawać i tak dalej. Tak, może bym mógł nie sprzedawać. Macie w 100% rację. Mógłbym się unąć honorem, wziąć wszystkie konsekwencje na siebie, które potem Łukasz by do mnie miał, tak? I by powiedział, tej, słuchaj,
słuchaj, a stary, czemu ty tego nie sprzedawałeś? Przecież my mieliśmy umowę. Co ja ci złego zrobiłem? Przecież ja tobie nic złego nie zrobiłem. To teraz mi oddaj za to, za tamto. Tak, mógłbym tak zrobić, powiedzieć, tej, słuchaj, dobra, oddam ci za wszystko, ja nie chciałem handlować twoim towarem, bo nie będę handlował towarem osoby, która są takie podejrzenia w stosunku do niego i tak dalej, i tak dalej. Tak, dlatego widzicie, dlatego też tego filmu nie chciałem jakby nagrywać, dopóki Łukasz nie wyjdzie. Dopóki nie będzie naprawdę postawionych nie zarzutów, a nie będzie winy, nie? I tak dalej. I tak mi jest trochę niezręcznie robić ten film jeszcze teraz. Ale robię już go i Łukasz, jak wyjdzie, myślę, że to zrozumie. Robię to już dla siebie po prostu. Egoistycznie dla siebie. Bo tyle, co dostałem takiego małego wpierdalu, na który uważam w ogóle nie zasłużyłem, bo ani nie byłem twórcą tego kontentu. Zresztą nie chcę tu się powtarzać, ja tu wszystko już powiedziałem. Wiem, że taki słowotok powoduje trochę ten temat u mnie, no ale tak to niestety wygląda i tak to jest. Wszystko wyczerpane jest aktualnie z mojej strony na ten temat. To jest bardzo przykra sytuacja, skonfrontowałem się z tym. Wziąłem to na klatę, przez 3 ponad miesiące w ogóle się z tego nie tłumaczyłem. Chciałem się zachować uczciwie w stosunku również do artysty, bo taka jest prawda, czy do wykonawcy, którym jest kamerzysta. Niestety to się tak długo przeciąga, że już, nie chcę powiedzieć, cierpliwość puściła, ale już nie mogłem dłużej jakby tego słuchać wszystkiego, co dostaję przede wszystkim prywatnie, czy tam od czasu do czasu jeszcze jakiś komentarz, typu idź siedzieć z kamerzystą, no sorry, no kochani, tej, to jest osoba, na końcu powiem, którą 2 razy w życiu widziałem na oczy, tak, przez telefon może porozmawiałem więcej razy z nim, ale no kurde. I jeszcze na końcu wam powiem taką rzecz, bo to mi się fajnie przypomniało. Przez te 20 lat mojej pracy w muzyce, gdzie się związuje człowiek z artystami albo wydawniczo, albo dystrybucyjnie, tak jak z Łukaszem. I dzisiaj większość jest takich kontraktów dystrybucyjnych. Przez tyle lat pracy to nie jest pierwsza osoba, która ma problem z prawem. Ja bym mógł wymienić dziesiątki artystów, którzy mieli problem z prawem, będąc dystrybuowani przez My Music, ba, nawet niektórzy byli artystami i mieli problem z prawem. Co więcej, zostali skazywani. Jeden artysta nawet teraz siedzi w więzieniu, który jest przez nas dystrybuowany. I tak dalej, i tak dalej. I jakoś nikt nam nie zarzucał nigdy współpracy z tymi artystami, no bo to jest nieludzkie. To po prostu zostało tak rzucone. Ja wiem, ja mniej więcej się domyślam, po prostu tak bardzo osoba kamerzysty, zdaniem commentary segmentu, psuła YouTube, tak bardzo po prostu, tak bardzo była toksyczna na tym YouTubie, tak bardzo nie pasowała do tego YouTuba, że te osoby po prostu chciały go za wszelką cenę z tego YouTuba wywalić, no i szukały jak najwięcej argumentów, no i stąd gdzieś tam na pewno również ja miałbym być tym, który go wyrzuci z tego YouTuba, dlatego myślę, Mandzio i Zebo w ten sposób do tego podeszli, no i tak to widzę. Ja słuchajcie, ja nie obwiniam tutaj nikogo z tych chłopaków, bo faktycznie tak to wyglądało, no i nawet po tych moich wyjaśnieniach Mandzio, Zebo oglądał i powiedzą, no Remi, co ty pierdolisz, tak i tak na nim zarobiłeś pieniądze. Tak, jakieś zarobiłem, na pewno nie takie, jak się zarabia na artystach wydawniczych, bo żebyście wiedzieli, na dystrybucji pracuje się na bardzo małej marży. Ja wam nie chcę nic mówić, ale no bo to są już tajemnice handlowe, ale uwierzcie mi, to są bardzo małe marże. No bo tylko my świadczymy usługę, my nie finansujemy tego, nie wykładamy pieniędzy na to. Całe ryzyko finansowe jest po stronie artysty, dlatego no nie można być tutaj hamem i brać z tego i 50 czy ileś procent, tak? Po prostu większość tych pieniędzy przez to, że wyłożył, miał pomysł na to, na siebie, zarobił Łukasz, ale nie my. Ale okej. Okay. Ale jakieś zarobiłem. Drobniutkie, ale zarobiłem. I fakt jest taki, że tutaj nie ma dyskusji. I tutaj to trzeba powiedzieć szczerze. Słuchajcie, to wszystko. To wszystko, jeżeli chodzi o Łukasza, o kamerzystę. Taki apel może trochę do wszystkich, którzy komentują coś na YouTubie. Bo dzisiaj to jest duża rzesza twórców, bardzo popularnych, bardzo opiniotwórczych, którzy faktycznie, uważam, próbują robić to jak najbardziej rzetelnie. Bo jak widzę, jak się przykłada na przykład Wardęga do swoich materiałów. No przekot, przekozak. Boxtel prowadzi aferki teraz.
też przekozacko. Nitro zawsze był bezkompromisowy, prosto z mostu i jak najwyżej coś źle powiedział, to potem gdzieś nawet wypił tą pianę, jak się rozlała i tak dalej. I jest mnóstwo tego. Jest Gargamel też, prawda? Chyba jeden z takich najbardziej znanych commentary osób. No i wspomnieni tu Zebo, prawda? Wspomniany tutaj Mancio. No, co tu dużo mówić? Macie wielką siłę, kochani. Macie za sobą ludzi, którzy was słuchają. Nie chcę oceniać ich wieku, bo teraz bym był chamem, jakbym zaczął mówić, że to są dzieci czy nie dzieci, bo nie wiem tego. Na pewno to są różni widzowie, ale to nie podlega dyskusji, że macie straszną siłę. Ja to poczułem na sobie, jak w przeciągu chwili, gdzie uważam, gdzie przez te 20 lat zrobiłem bardzo dużo, sorry, ale dobrych rzeczy dla młodzieży, dla rozwoju muzyki, dla kultury, bardzo dużo. Teraz nawet jeżeli moja współpraca z Łukaszem była czymś nie na miejscu, czymś, co mi nie wypada, czymś złym, to ja zostałem przez jedną taką rzecz zgnojony, a więc poczułem tą ogromną siłę, jaką mają za sobą ludzie zajmujący się commentary. I dlatego ten mój apel nie chodzi już o mnie, bo mimo, że się należało Remo, który kurwa 20 lat jest na YouTubie, dać mu pstryczka w ucho, okej, przyjmuję, ale naprawdę nieraz możecie tak zgnoić kogoś. Jeżeli ta osoba nie jest odporna psychicznie, może się to skończyć naprawdę leczeniem, depresjami. Nie idę już w stronę samobójstw, bo byście powiedzieli, że jestem jakimś skończonym idiotą, że tak daleko się zapędzam, ale naprawdę dużymi problemami emocjonalnymi. Ta siła albo niszczenia, albo chwalenia, nie? Bo to też tak może być. Macie ogromną siłę po prostu. Wykorzystujcie to, proszę was, rozsądnie. I tylko tyle, no. I nic więcej nie chcę powiedzieć. Oglądam to wszystko i jestem w tym, jestem starym zgredem na YouTubie. Jestem osobą, która nie umie żyć bez social mediów, YouTube'ów. Jestem od tego uzależniony, tak, zgadza się. Codziennie to przeglądam. Sprawia mi to przyjemność. Ale też widzę, jak to się po prostu zapędza w takie coś, że nagle ktoś miał, był wspaniały i nagle jebut. I jak ludzie, i ludzie się cieszą nawet z tego, nie? Oni się bardziej cieszą nie jak on idzie na szczyt, tylko jak on spada, nie? No to jest smutne, ale to było normalne zawsze. To nie jest problem tych czasów, kochani. To jest problem życia, to jest problem całej ludzkości. Od... Nigdy się nie będzie kibicowało najlepszemu. To jest tak, jak nawet ja, jak grają dwie drużyny w piłkę nożną, które są dla mnie neutralne, szczelam Anglia i San Marino, to ja zawsze będę kibicował San Marino, bo są tak dużo słabsi od tej Anglii, że mega bym chciał, żeby ta Anglia dostała w pierdal i żeby San Marino wygrało. No i tak to wygląda, no. Tak to wygląda. Trzymajcie się, ten vlog jest długi, ale potrzebowałem się wygadać. I tyle. Pozdrawiam wszystkich komentarzy, nie dlatego, żebyście teraz mnie nie hejtowali, bo robicie na pewno też kawał dobrej roboty, ale pamiętajcie o tej mocy, którą macie. O, ja wiem, jak ją nazwę. Każdy z was ma po prostu sektę ludzi za sobą. Sekta to jest może brzydkie słowo, ale wiecie, tą armię, czyli tą taką watachę, jak to Sylwek mówi, każdy tam ma swoją grupę. To jest straszny power. Siła w pień. Wykorzystujcie ich w słusznych sprawach. Naprawdę. Trzymajcie się. Elo. Jutro o 20:00 kolejny film.